Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w grudniu 15-17-2022 odbędą się Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych i w szachach szybkich. Jest to bardzo dobra okazja, aby spotkać wielu silnych arcymistrzów z szeroko pojętej czołówki światowej, byłych wicemistrzów świata, wspaniałe osobistości. Dobra okazja do tego, żeby wziąć autograf, zrobić sobie fotkę na pamiątkę. Zachęcam serdecznie. Ja również się wybieram, aczkolwiek ja arcymistrzem tutaj nie chcę być i nie będę, absolutnie nie, ale chciałbym Wam przedstawić sylwetkę zawodnika, który jest bardzo lubiany w świecie szachowym, szczególnie w Polsce. Jest to Dawid Nawara, arcymistrz Czech, który w 2006 roku po raz pierwszy jako czeski szachista przekroczył barierę 2700 rankingu, a już w 2015 osiągnął swój pik rankingowy 2751 i zajmował 14 miejsce dopiero na świecie z tym rankingiem, ale to jest niesamowity wyczyn tego zawodnika. On oczywiście występował wielokrotnie na olimpiadach szachowych, reprezentując swój kraj, był wielokrotnym mistrzem Czech, gra też w polskich ligach, ekstralidze szachowej, niesamowicie sympatyczny gość, który dobrze mówi po polsku, świetna okazja do tego, żeby przybić na pewno mu piątkę, szczególnie też kieruję tutaj do młodszej widowni, juniorzy na pewno mogą czerpać z tego pewnego rodzaju satysfakcję, to jest jedno, a przede wszystkim inspirację do dalszego rozwoju. I przedstawię na ten moment, moi drodzy, tutaj partię Dawida Nawary, który grał z Peterem Schwidlerem, swoją drogą również sympatyczny zawodnik, bardzo silny zresztą. Tutaj panowie rozegrali bardzo ciekawą partię. Jeszcze tylko wspomnę, że Dawid Nawara, moi drodzy, prezentuje taki bardzo agresywny styl gry. Może się to bardzo, bardzo podobać. Zapraszam na Mistrzostwa Europy w imieniu organizatorów oraz swoim. Świetne przeżycie, tym bardziej, że w Polsce one są akurat w tym roku, możliwe, że w przyszłym roku ich już nie będzie. Widzimy się w Katowicach już 15 grudnia. Moi drodzy, Dawid Nawara rozpoczął ruchem D4, Schwidler D5, posunięcie C4, C6, skoczek na C3, widzimy, że mamy na szachownicy obronę słowiańską, skoczki sobie spokojnie wychodzą i czarne wybiły na C4, na co Dawid zagrywa A4. To jest posunięcie teoretyczne, bardzo dobre zresztą, bo tutaj nie pozwalamy pionkowi grać B5 i nie pozwalamy bronić na C4 i tutaj nastąpiło, a przepraszam, E6 nastąpiło i E3 ze strony białych. Widzimy, że Dawid Nawara w tym momencie tutaj chce tego pionka skosić. To jest normalna sprawa. Tutaj panowie grają czystą teorię. Posunięcie C5. Właśnie to jest ciekawe, że jeżeli czarne zagrały w debiucie C6, to czasami człowiekowi jest bardzo ciężko zagrać potem tym samym pionkiem właśnie na początku gry, ale to jest dobre posunięcie, które walczy o centrum. Charakter pozycji się po prostu tutaj zmienia. W tym momencie po biciu na C4 skoczek na C6, czyli wzmocnienie ataku. Tutaj białe sobie nic z tego nie robią, jest roszada, jest bicie na D4 i bicie pionkiem na D4. Właśnie o to czarnym chodziło, żeby zrobić izolowanego pionka przeciwnikowi, ale z drugiej strony to nie jest złe dla białych, dlatego że białe są szybsze w rozwoju. Przede wszystkim figury już grają, goniec C1 również już gra, nie będąc wyprowadzoną figurą. To jest bardzo ważne i w pewnym momencie pamiętajmy, że z izolowanym pionkiem są takie fajne sztuczki, czasami jak przełomy w centrum, ale to zobaczymy, co się będzie działo dalej. Goniec zagrywa na E7. Oczywiście jeszcze wracając do izolowanego pionka, to jest szkoleniowo myślę, że bardzo słuszna rzecz. Jeżeli czarnym udałoby się wymienić dużo figur, to może być planem czarnych, no to izolowany pionek niestety staje się słabością i w końcówce nie ma praktycznie żadnych szans. W tym momencie goniec zagrał na pole G5, czyli naturalnie figura wyszła. Schwidler zrobił tutaj roszadę i wieża E1. Standardowe posunięcia, wieża na wolną linię, figury jak najmocniej muszą grać ze strony białych. Tutaj czarne grają dosyć tak no, zachowawczo, ale też no, trzeba zrozumieć to posunięcie. Tutaj czarne po prostu mają problem z tym gońcem. I przede wszystkim tego gońca trzeba wyprowadzić, najlepiej go wymienić. Tutaj hetman zagrywa na E2. Ciekawy wariant mógłby nastąpić po biciu na F6, ale od razu powiem, że jest to wariant
totalnie remisowy, wyrównujący pozycję po wybiciu na F6, ale myślę, że warto znać, jeżeli ktoś ma ochotę spróbować zremisować. Jest posunięcie D5 standardowe. No i tutaj należy wybić skoczka na C3 z tempem zdecydowanie, bo tutaj groziły wybicia. W tym momencie po wybiciu tutaj jest wybicie tu, goniec bije. Totalny remis na szachownicy. Oczywiście ktoś powie, no białe mają trochę poszarpane piony, ale goniec w centrum bardzo dobrze stoi. Zawsze C4 można podciągnąć, wieża B1, atakować pionki. No to jest remis, tutaj nie ma siły, znaczy remis, no można grać tę pozycję dalej, ale na poziomie arcymistrzowskim myślę, że bardzo często właśnie remis by zagościł na szachownicy. Hetman zagrywa na pole E2. Tutaj Navara wybiera bardziej skomplikowane warianty i nie chce uproszczeń. W tym momencie nastąpiło H6 i goniec zagrał na pole F4. Skoczek B4. Standardowy ruch, który przerzuca skoczka na D5 i wprowadza gońca na C6. Prosty plan i białe zagrywają skoczkiem na E5. Ten skoczek to jest jego pole w tej sytuacji, moi drodzy. Skoczek z E5 jest bardzo ważną figurą, dlatego że spogląda w obóz przeciwnika. Goniec tutaj połączony również tak pośrednio sobie zerka. Jak to rozumieć? Przede wszystkim figura musi dobrze grać w centrum. Jeżeli mamy możliwość wejścia figurą do centrum, no to to trzeba zrobić. Goniec zagrywa na C6. No i teraz pytanie, czy skoczek ma wybić gońca, czy nie? Kiedy ta odpowiedź jest dobra? Otóż zwykle skoczek jak wybija gońca, to jest dobra wymiana. Wszystko zależy od pozycji. Tak jak już wspomniałem, ten goniec z C8 jest figurą nie najlepszą i on wyszedł specjalnie na C6, żeby się wymienić. Oczywiście on już tutaj sobie dobrze zagrywa i jest aktywny, ale to nie znaczy, że białe muszą zbić tego gońca. Absolutnie nie, bo po wybiciu na C6 jest wybicie na C6 i tutaj czarne stoją bardzo dobrze, bezproblemowo. Nie mając gońca C8, a ten pionek C6 jest nieco lepszy niż pionek D4. Skoczek wskakuje na D5. Oczywiście mówię tutaj jeszcze o pionach izolowanych, że ten jest izolowany i ten jest izolowany, ale ten jest lepszy, bo trudniej go zaatakować. Skoczek wskakuje tutaj i nie ma żadnych problemów czarnymi, moi drodzy. I przede wszystkim też trzeba pamiętać, że skoczek nasz na E5 jest bardzo dobrą figurą, więc nie chcemy tej bardzo dobrej figury wymieniać nawet za gońca. Wieża zagrywa AD1, bardzo dobre podejście, wszystkie figury muszą w szachach grać. Skoczek na D5, goniec na C1 i co ciekawe, goniec, zobaczcie, że wyszedł na G5, na F4, wrócił. Nie ma to wielkiego znaczenia, to nie ma straty temp. Zobaczcie, że goniec cały czas z C1 świetnie uderza tutaj w pole H6 i patrzy na króla. Goniec zagrywa na B4 i Navara zagrywa bardzo ładny ruch wieża D3. Mi się to posunięcie szalenie podoba, bo ma wiele funkcji. Bronimy przede wszystkim skoczka i wskakujemy wieżą do ataku w razie czego. Skoczek zagrał na E7, no tutaj wieża już na G3 nie podziała, bo świetnie skoczek na F5 może wlecieć, więc goniec spokojnie na D2, asekuracja, wieża C8 ze strony Rosjanina i tutaj to jest bardzo, bardzo ważny moment w tej partii. Dawid Navara popisuje się rewelacyjnym zagraniem, które komplikuje pozycję maksymalnie i sprowadza przeciwnika do parteru. Moi drodzy, możemy sobie zatrzymać na moment materiał i spróbować znaleźć tę opcję. Otóż to posunięcie to D5. Piękny ruch. Ja bym tutaj dał dwa wykrzykniki. Zobaczcie, tyle razy to pole jest bronione. Już liczymy. 1, 2, 3, 4, 5. A mimo to białe grają posunięcie D5. Piękny, dobry przełom w tym momencie. To jest bardzo, bardzo ważny ruch w tym układzie. Szczególnie, że stoi goniec B4. I co ciekawe, ja nie będę rozpatrywał tutaj, moi drodzy, co będzie po biciu tym skoczkiem, co tym pionkiem, co gońcem. Wiecie dlaczego? Bo nie ma to żadnego znaczenia dla białych. Białe i tak grałyby tak samo. Mianowicie, pionek zbił tutaj na D5 i skoczek i tak by wybił. Bo tutaj chodzi o to, że się odsłania cały czas ten goniec i taktyka jest w miarę prosto, w miarę prosta do policzenia. Goniec zbił na D5 i finalnie tutaj goniec zbija na B4. Nawet jakby skoczek odbił, to pamiętajmy, że hetman jest na związaniu, więc to nie ma znaczenia. Zawsze byśmy wybili tutaj na B4. Wieża zagrywa w tym momencie na E8 i tutaj Navara hetman D2. Mocno, bardzo mocno uderza w to związanie. Hetman zagrywa na B6 i goniec zbił na E7.
goniec z Bimla C4. No i w tym momencie niestety Dawid Navara się nieco myli, ale uwaga, to nie jest taka pomyłka, która przegrywa, to jest jedno, a dwa, że czarne musiałyby wykonać naprawdę bardzo dokładne posunięcia, żeby utrzymać tę pozycję remisową. Dawid zagrywa posunięcie wieża D6. Co ciekawe, jeżeli by poszła wieża na E3, co jest zdecydowanie lepsze, bo tutaj przede wszystkim bazujemy na związaniach i jeżeli wieża by się pokusiła o bicie, to jest po prostu skoczek C4. Atakujemy hetmana, zdobywamy materiał. Jeżeli by nastąpił taki ruch jak skoczek D5, bo czasami to się oczywiście narzuca, zobaczcie, tu atak, to robimy piękne wtrącenie, skoczek C4, wieża C4, zbijamy skoczka. Pozycja tutaj by się kompletnie posypała, ale poszło inaczej. Wieża D6 mimo wszystko, Świdler zagrywa hetmanem na C7, goniec zbija na F6, pionek na F6 i to wygląda kapitalnie białymi, moi drodzy. Ale co ciekawe, silnik się z tym nie zgadza. Silnik mówi, to jest remis. Oczywiście dla ludzkiego oka my się tutaj już jaramy białymi, że mamy świetną grę, bo z tego względu, że pionki czarnych są rozbite, skoczek blisko atakuje króla, hetman również, no ale to nie takie łatwe. Tu jest przyklejona wieża do hetmana. Tutaj jest związanie, król nie ma lufciku, no więc trzeba coś innego podziałać. Navara gra wieża D7 i w tej sytuacji wieża CD8, na szczęście dla Dawida jest to ruch błędny. No właśnie, sprawdźmy jak należało zagrać czarnymi. Jedno posunięcie tutaj daje wyrównanie właśnie czarnym, hetman B8. Ruch może nie jest jakoś najtrudniejszy, ale też pewnie ciężko go znaleźć. O co tutaj chodzi? Skoczek musi uciekać przede wszystkim, bo grozi bicie, więc po wymianie na przykład, no bo to raczej się narzuca i jest dobre, nastąpiłaby wymiana i wieża C4 i okazuje się, że w tym momencie nie możemy poszaleć hetmanem tam na E7 i straszyć, bo dostajemy za chwilę mata, więc należałoby zagrać G3, zrobić lufcik, a po hetman E5 można by było podpisać remis. Dlatego, że tutaj już hetman z wieżą są bardzo aktywnymi figurami i ta struktura nie ma znaczenia. Jeżeli nastąpiłaby wymiana hetmanów i wieża by zbiła pionka, to tutaj zbijamy. No to jest po prostu remis. Nic się absolutnie tutaj nie może wielkiego zadziać. Jednakże wieża C na D8 i dzięki temu posunięciu czeski arcymistrz mógł zagrać wieża na D1, wywrzeć presję na wieży, co wymusza wybicie i skoczek wybija na D7 i teraz skoczek atakuje na F6. Bardzo dobra tutaj jest teraz sytuacja i druga sprawa jest też taka, że hetman cały czas uderza w pionka. Ile to się, moi drodzy, trzeba napocić, żeby uzyskać jakąś przewagę, a jeszcze ją zrealizować. Król G7 załatwia sprawę, broni dwóch rzeczy, ale hetman C3 bardzo sprytnie atakuje tutaj i buduje napięcie i związanie na linii C. Hetman F4, bardzo dobry ruch, G3, przyjemny, spożyteczny, kapitalne zagranie, bo robimy lufcik, atakujemy hetmana, a hetman musi być przyklejony do swojego gońca. I okazuje się, że hetman musi zagrać na G4, białe biją na F6, król G8, i hetman zagrywa na D6 sprytnie, dlatego że skoczek wskakuje na F6 i są problemy. Wieża na E6 i w tym momencie, jeżeli byśmy zagrali skoczkiem, to niestety, moi drodzy, przegrywamy białymi bardzo szybko, bo jest bicie. I hetman wybija i wybija tu. Więc taktyka tutaj jest na każdym kroku, ale hetman F8 daje radę. I w tym momencie król H7 jest bicie, król H8. Nastąpiło znowu zagranie na F8, czyli taka zagrywka psychologiczna. Teraz białe szukają dobrego ruchu. Dobrym ruchem tutaj jest na przykład zagranie F3. Ale też wieża C1 jak najbardziej, atakujemy gońca. Król jest w rozsypce, dwa pionki więcej. W tym momencie nastąpiło hetman na D4. I Dawid zagrywa bardzo praktyczne posunięcie. Zobaczcie, hetman C5. Wydawałoby się, że trzeba tutaj jakoś matować króla na siłę. Nie ma co szukać mata. No faktycznie tego mata nie ma, ale białe mogą o tym na początku nie wiedzieć. A zagranie hetmanem na C5 powoduje, że chcemy wymienić figury, mając dwa pionki więcej, zrealizować przewagę. Wieża zagrała na E4 i teraz Dawid nie wybił hetmanów, co ciekawe, a dał szacha. Król zagrał na G7. I skoczek na F6. Ciekawy ruch, nie wolno wybić, bo wieża tutaj. Wieża zagrywa na E2, grożą już jakieś pułapki,
Ale w tym momencie Dawid Nawara, moi drodzy, zagrywa posunięcie, które wygląda następująco. Wieża C4. Peter Schwidler się poddał. Dlaczego? Pytanie do Was, moi drodzy, dlaczego się poddały czarne? Otóż po wybiciu wieży białe dają mata w pięciu posunięciach. Proponuję sobie dla celów treningowych zatrzymać materiał i szukać tego mata. Otóż ten mat by wyglądał następująco. Szach, król G8. Bardzo proste mat, bo cały czas tutaj przeciwnika szachujemy. Król G7, król E8, skoczek F6. I dajemy pięknego mata na D7. Mogłoby się to ładnie zakończyć, zakończyło się w tym momencie. Więc, moi drodzy, sylwetka Dawida Nawary króciutko. Będzie na Mistrzostwach Europy. Dobra okazja się z nim spotkać. Naprawdę to jest kawał gracza. Polecam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.